do panów. Drodzy panowie, nie oszukujmy się, nie oszukujmy się, kobiety się nie da poznać. Kobieta jest to stworzonko, które się nie daje poznać. Kobiecie w ogóle nie zależy na tym, żeby ona została poznana, rozpoznana i żeby się w ogóle otworzyła. Kobiecie wprost przeciwnie, nie chce być poznana i dlatego panowie, niech wam się nie wydaje, że wy kiedykolwiek poznacie jakąkolwiek kobietę. Natomiast istnieje pewna niewielka szansa, że jeżeli przyjdziecie po rozum, nie do mnie, tylko do głowy, to tego rozumu jak trochę użyjecie, to zrozumiecie, że kobiety się nie da poznać, natomiast da się poznać jej marzenia. I jeżeli uda ci się, drogi samcze gatunku Homo sapiens, samiczkę gatunku Homo sapiens nakłonić do tego, żeby ona opowiedziała o swoich marzeniach, to prawie ją poderwałeś. Prawie poderwałeś, to znaczy, że jeszcze nie. Kobieta wcale tak chętnie nie opowie ci o swoich marzeniach, a tym bardziej o tych najskrytszych. Dlatego punkt pierwszy podrywania dowiedzieć się o jednym marzeniu, chociażby na przykład jakie lubi kwiaty. Jak powie, że lubi na przykład żółte, to znienacka, zupełnie znienacka kupić jej na przykład żółtą apaszkę. No. I powiedzieć, że cudownie pasuje do jej oczu. Oczywiście ani ta apaczka nie pasuje, ona żółtego nie nosi, ale to nie jest ważne. Ważne, żeby spełnić jedno jej marzenie i w tym momencie zapytać o następne marzenie. Jeżeli uda ci się taka seria nieudanych zakupów 3, 4, 5, to ona ci w końcu powie, czego ona naprawdę chce, co jej rzeczywiście może sprawić przyjemność. I to jest właściwa droga do podrywania kobiety. Bo kobiety nigdy nie poznasz z prostego powodu, ponieważ to kobieta sama siebie nie zna. Kobieta też jedyne co zna, to zna swoje marzenie. I kobieta zna swoje marzenia, ale to nie znaczy, że te marzenia są trwałe jak beton. One się zmieniają czasami z dnia na dzień. Wystarczy, że koleżanka też sobie kupiła żółtą apaszkę i wtedy to marzenie się zupełnie zmieniło. I dlatego pamiętaj, kobieta marzy o wysokim, przystojnym brunecie w dobrze skrojonym garniturze. I to też nie bierz tego za poważnie. Dlatego wystarczy, że będziesz wysokim brunetem. No, nie musi być brunet, że będziesz wysokim, inteligentnym, że będziesz wystarczająco inteligentny, żebyś był wysoki. O! To jest bardzo ważne.